Najmłodsi czytelnicy Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim stworzyli piękne świąteczne ozdoby. 19 marca odbyły się ostatnie tegoroczne zajęcia plastyczne nawiązujące do Wielkanoc. Każdego roku w Sędziszowskiej Bibliotece Publicznej organizowane są zajęcia, podczas których dzieci mają okazję wykonać samodzielnie oryginalne świąteczne ozdoby. Tą deskę zrobiłam w ten sposób, że wzięłam serwetkę taką do wycierania buzi przy obiedzie i powycinałam sobie takie zajączki i taki napis Happy Easter i motylka i potem tak smarowałam brzeszki wodą, żeby oderwać te niepotrzebne kawałki, żeby to lepiej wychodziło. Potem wzięłam, położyłam na deseczce i posmarowałam pędzlem z klejem, żeby to się tak przyczepiło do tego i potem pani mi polakierowała. A to jajko zrobiłam w ten sposób, że też wycięłam różne rzeczy z chusteczek do obiadu i tak samo wodą posmarowałam i poodrywałam potem, żeby to było bliżej i potem ponaklejałam pędzlem z klejem, tak jak na deseczce, kwiatki, róże, zajączki, jajka, takie różne rzeczy. Jeszcze dokleję tasiemkę do tego i pani mi tego nie polakierowała, bo to by się zniszczyło po prostu. Dzieci chętnie korzystają z zajęć organizowanych w bibliotece. Cieszymy się z tego powodu. Dzisiaj jest kilkoro dzieci, które przyszły wykonywać z nami wspólnie kartki świąteczne z okazji świąt wielkanocnych. Nie tylko święta wielkanocne są motywem przewodnim zajęć. W ciągu roku w bibliotece odbywa się wiele tematycznych spotkań. W roku szkolnym organizujemy przeróżne cykle zajęć. Rzeczywiście największą popularnością cieszą się te organizowane w okresie świąt, zarówno tej Wielkiej Nocy, jak i Bożego Narodzenia, ale także w okresie ferii były zajęcia, zorganizujemy również zajęcia w okresie wakacji. Także cały czas w roku działamy, pracujemy z tymi dziećmi, no i oczywiście staramy się poszerzać wachlarz tej naszej działalności. Zajęcia w bibliotece są bardzo fajne, bardzo pomysłowe, bardzo twórcze. Tylko żeby coś wyszło, to trzeba się postarać. Po prostu to są bardzo pomysłowe rzeczy. Bardzo lubię przychodzić do biblioteki. W trakcie zajęć dzieci rozwijają swoje pasje i talenty. Poznają nowe techniki tworzenia, uczą się cierpliwości i dokładności. Rozwija po prostu wyobraźnię też, jak można to zrobić, jak co pasuje, jakie kolory do siebie pasują i w ogóle można się tu dużo nauczyć różnych rzeczy, jak zrobić na przykład jajko czy jakąś ładną kartkę pomysłową. Tego typu zajęcia ukazują bibliotekę jako miejsce nie tylko do wypożyczania i czytania książek, ale również do spędzenia miłego czasu w gronie rówieśników.